Dzień dobry, witamy ponownie. Gabinet MikroStomart, Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. I dr Marcin Nowosielski, witamy serdecznie. Witamy i dzisiaj porozmawiamy z Państwem na temat higienizacji, konkretnie na temat zabiegu czyszczenia zębów profesjonalnego w gabinecie. Często pytacie nas, co, po co, kiedy, dlaczego. Jak to robić? W związku z tym przygotowaliśmy krótki filmik. Znaczy krótki, no to się okaże jeszcze, bo to nam to różnie wychodzi z tymi krótkimi. Natomiast poruszymy tutaj tematy oczyszczenia zębów, czyli tak zwanego scalingu, piaskowania i później również fluoryzacji, czyli wszystkiego, co wchodzi w skład zabiegu profesjonalnej higienizacji zębów. Także Ela, mikrofon jest twój. Zapraszam. Dziękuję bardzo za ten wstęp. Co to jest profesjonalna higienizacja? Otóż profesjonalna higienizacja, czy pakiet higienizacyjny, są to zabiegi połączone oczywiście, które mają na celu oczyścić nasze zęby z kamienia, z osadu oraz mają na celu zabezpieczyć je przed próchnicą, tutaj mówimy już o fluoryzacji. Na taki zabieg higienizacyjny powinniśmy się zgłosić do gabinetu stomatologicznego raz do roku, chyba że higienistka zaleca, czy lekarz zaleca inaczej, z uwagi na jakieś inne występujące problemy, ale to o tym to już możemy planować indywidualnie. Jeżeli chodzi o zabieg higienizacyjny, to pierwszą rzeczą, która wchodzi w skład takiego pakietu, zazwyczaj jest to łączone w tych wszystkich gabinetach tak samo, jest oczyszczanie zębów z kamienia zębnego, czyli tak zwany scaling. Kiedyś scaling wykonywano ręcznie, teraz scaling wykonuje się za pomocą skalera ultradźwiękowego. Często pytacie mnie, czy to boli. Zabieg nie jest bolesny, ale czuć, tak, że coś jest robione, że jest wykonywane, że leci zimna woda. Niektóre nowoczesne skalery ultradźwiękowe mają tą wodę podgrzewaną. Skaler ultradźwiękowy, mogę poprosić o przełączenie kamery, pracuje za pomocą takiego tipa. On tutaj jest zapakowany, wysterylizowany. Sieciutko odsunąć, bo o, Tak. teraz jest lepiej. Natomiast tak wygląda tip do skalera ultradźwiękowego. On dla nas jest zazwyczaj bardzo cieniutkie i bardzo długie. Mają na celu tym ultradźwiękiem, jak dotkniemy takiego kamienia tym urządzeniem, taki kamień, czyli taki okruszek z zlepków jedzenia i bakterii powinien nam bezpiecznie odpaść. Zachęcamy do korzystania z pakietów higienizacyjnych, ponieważ wszystko wtedy wykonywane jest za jednym razem, co pozwala lepiej kontrolować nam tą płytkę nazębną, lepiej kontrolować nam higienę u pacjenta, więc każdy pakiet powinien zacząć się właśnie od usuwania kamienia, czyli takich najgrubszych, najtwardszych złogów. Tak jak powiedziałam, wszystkie te zabiegi są zabiegami profilaktycznymi, są bezbolesnymi zabiegami, ale tak jak już wspomnieliśmy w innych filmach, każdy z nas ma inny próg bólu. Niektórzy potrzebują znieczulenia, higienistka może nałożyć różnego rodzaju preparaty w postaci lidokainy w kremie na tkanki miękkie, które ten ból mogą troszeczkę zmniejszyć, zniwelować. Lub zawsze można prosić lekarza, dentystę o podanie znieczulenia w Elu, iniekcji. może pokażemy pacjentom, co to w ogóle jest ten kamień, Dokładnie. bo mówimy tutaj o jego usuwaniu, a duża część pacjentów może tak naprawdę nie wiedzieć, co ten kamień stanowi, czym on jest. W związku z tym, no tutaj przygotowaliśmy dla Was Parę kilka zdjęć. zdjęć, tylko ja próbuję sobie to ustawić, żebyśmy to mieli. Jest okej. Dobrze, tak więc Państwo widzicie te wszystkie takie beżowe, tutaj doktor pokazuje myszką. To jest kamień, tak, to jest jaśniejsze. Natomiast te beżowe, ciemniejsze, to są już osady, tak, które się zebrały na powierzchniach wewnętrznych akurat u tego pacjenta. Czyli, że tak jak mogę pokazać, te wszystkie ciemne plamki usuwamy za pomocą
piaskarki za pomocą drugiego zabiegu profilaktycznego. Natomiast te zakamarki, troszeczkę jaśniejsze, to jest kamień nazębny, to są te twarde, które usuwamy za pomocą skalera ultradźwiękowego. Czyli usuwamy je za pomocą tego pierwszego zabiegu, o którym już zdążyłam powiedzieć. Teraz tak, bo widoczne tutaj na tym zdjęciu przestrzenie to są tak jakby językowe powierzchnie zębów dolnych, czyli to są miejsca, do których pacjent zwykle ma utrudniony dostęp, ponieważ nie widzi, co tam się dzieje. Dokładnie. I ten kamień tu odkłada się relatywnie często i no tutaj jest go w miarę dużo, natomiast on bierze się z płytki nazębnej. To jak chcecie, to możecie sobie wrócić do odcinka na temat płytki nazębnej. Czyli te miejsca, których sobie nie wyczyścicie przez jeden czy dwa dni, bo po prostu nie dojdziecie tam szczoteczką, z czasem ta płytka tam po prostu się zmineralizuje, czyli zrobi się twarda. I nie będziecie już jej później w stanie samodzielnie w domu usunąć szczoteczką. Czyli jeśli jakiegoś miejsca nie wyczyścicie sobie przez dwa dni, to tam już zacznie się tworzyć kamień, a ten kamień musi usunąć higienistka w gabinecie ultradźwiękami, bo sami sobie w domu z tym nie poradzicie, aby nie zrobić sobie krzywdy, nie uszkodzić dziąseł, czy nie spowodować jakiegoś krwawienia, dolegliwości, bólu. W ogóle nie wpadajcie na pomysł, że sobie tam powyłamujecie to wykałaczkami, bo to też się nie sprawdzi. To jest zlepek bakterii i jedzenia, to szkodzi naszym zębom, to szkodzi naszym dziąsłom. Chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, bo tak mi no, weszłaś proszę. W słówko. Widziałem gdzieś tam też ostatnio w jakichś mediach społecznościowych reklamują takie skalery do usuwania w domu, że możecie sobie sami w domu usunąć kamień. Na baterię. Na baterię. Teraz tak, po pierwsze nie wierzcie w to za bardzo, bo to urządzenie ono nie ma wystarczającej mocy, żeby ten kamień prawidłowo usunąć. My tutaj mamy urządzenia, jakby no powiedzieć, bardziej zaawansowane, które mają możliwość regulacji mocy i dopasowania do odpowiednich potrzeb, tak jakby, tak? Czyli ktoś będzie miał kamień mocny, to będzie trzeba użyć większej energii tam ultradźwiękowej. Ktoś będzie miał kamień mniejszy, trzeba będzie użyć tej energii mniejszej. I te urządzenia, które są gdzieś tam do użytku domowego, no mogą mieć, ja też nie wiem dokładnie, mogą mieć albo za dużą, albo za małą moc. Jak będą miały za małą moc, to nie zrobią nic. Jak będą miały za dużą moc, to zrobicie sobie krzywdę. I teraz to jest większy problem, bo najważniejsze w zabiegu higienizacji, znaczy w sensie w technice zabiegu, jest prawidłowe przyłożenie tej końcówki. Bo jak widzieliście tą końcówkę, pokażę Mala jeszcze raz. Ta końcówka jest twarda, cienka i ostra. I teraz, jeśli przyłożycie ją pod nieodpowiednim kątem do powierzchni zęba, to nie usuniecie kamienia, tylko zrobicie sobie dziurę w szkliwie. Dokładnie. Bo będziecie działać jak młot pneumatyczny, który wam to szkliwo uszkodzi. A jeszcze nie daj Boże, jak macie duży kamień osłabione i odwapnione szkliwo, to wtedy dopiero sobie zrobicie krzywdę. Także tu kolejny temat, raczej don't do it yourself. Nie bawmy się sami w to w domu. Tym bardziej, że bardzo często ten kamień, tak jak tutaj wam pokazujemy, na tych powierzchniach trudno dostępnych, językowych, jest naprawdę duży. Zresztą widzicie różnicę, tak? Także Ela, sorry, że ci wszedłem w słowo, ale tu chciałem jeszcze tylko dodać od siebie coś. Tutaj akurat dobrze, że weszłeś na te zdjęcia. Wcześniej, jeden slajd wróć, jest pacjent, który właśnie był przed zabiegiem usuwania kamienia. Widać, że tutaj pacjent stosował nieprawidłową technikę środkowania, czyli to jedzenie z zębów zamiast wyciągać, to upychał je w te przestrzenie międzyzębowe. I na kolejnym zdjęciu widać, jak po oczyszczeniu ząbki to twoja robota jest? Uwolnione, błyszczące. Nie pamiętam, czy moja, czy koleżanki. Więc tutaj jest kolejny pacjent, który... No tutaj kamień widać, nie muszę pokazywać. Są to te jasne odłamy, które ewidentnie widać, że nie są dopasowane do kształtu naszego zęba. Odstają ewidentnie, więc to jest kamień, który należy usunąć. A to na przykład mamy osady, tak? Więc teraz powiem o drugim etapie pakietu higienizacyjnego, jakim jest usuwanie osadów.
Osady to są te wszystkie właśnie ciemne plamki, ciemne zabarwienia, to są przebarwienia na naszych zębach. One próchnicy nie powodują, tak jak kamień, tak, który jest pożywką dla bakterii. Osady powodują, wpływają na estetykę naszych zębów, czyli zęby stają się ciemniejsze, są nieestetyczne. Mogę wtrącić? Tak. Często akurat jak do mnie przychodzicie, pytacie mnie o to ciemne na zębach właśnie i często mylicie to z próchnicą. Także tutaj właśnie też po to Wam pokazujemy te zdjęcia. Próchnica tak nie wygląda, to są właśnie osady, które robią Wam się na zębach od kawy, herbaty, papierosów i tak dalej. Dokładnie. Jest to coś, z czym możemy walczyć, natomiast w dzisiejszych czasach dieta jest tak różnorodna w barwniki, że chyba nie mamy złotego środka. Można płyny barwiące przyjmować zawsze za pomocą słomki. Zawsze to jest mniejszy kontakt napoju barwiącego w kontakcie z zębem. Można po każdym barwiącym posiłku zastosować metodę popijania wodą lub stosować troszeczkę bardziej ścierne, abrazyjne pasty, ale to też tutaj należy ostrożnie. Natomiast raz w roku, tak jak mówiłam, na tym pakiecie higienizacyjnym wykonać piaskowanie. Poproszę o przyłączenie kamery. Piaskowanie jest to usuwanie właśnie osadów za pomocą różnego rodzaju piasków. Tu mam akurat jakiś piasek soft, który jest, to jest taka jakby mąka w środku, jest bardzo dużo różnych firm produkujących te piaski, więc na pewno higienistka dobierze piasek, który dla pacjenta będzie najlepszy. One się różnią i składem, i abrazyjnością. Jest to zabieg totalnie bezbolesny. Teraz doktor przedstawi jeszcze parę slajdów przed zabiegiem usuwania osadów i po, w trakcie, jak będę mówić. Piasek to jest, no to tak jak powiedziałam, taka trochę mąka, one są różne w smaku. Tutaj pacjent, który miał wybarwioną akurat płytkę nadzębną, tutaj i z osadami. Czyli rozumiem, tutaj będziemy śledzić cały zabieg higienizacji, jak on po kolei wygląda na tych zdjęciach? Tak, żeby tak, pacjentom tak. To opisać? Pacjent nie miał dużo kamienia, więc tutaj głównie dlatego skupiam się u niego na czyli rozpoczynasz osadami. Zwykle od wybarwienia pacjenta, dokładnie, tak? Dokładnie, tak, żeby pacjentowi później przedstawić, gdzie jest problem i pokazać, gdzie te niedociągnięcia są. Zabieg piaskowania, tak jak mówiłam, nie boli, jest całkiem przyjemny, zęby po takim zabiegu są bardzo śliskie, więc... Tak tylko jeszcze, bo ja tak będę Cię może dopytywał, żeby, bo to też Ty opowiadasz, a tak, żeby może pacjenci zrozumieli, jak my to robimy. Czyli rozumiem, przychodzi pacjent do Ciebie, Ty go wybarwiasz, pokazujesz mu, których miejsc sobie nie doczyścił. Czy to pacjent później szczotkuje sobie sam, usuwa, czy to już usuwasz Ty piaskarką? Nie, takim profesjonalnym czyszczeniem zajmujemy się. Czyli od razu, nie tak. Instruktaż robisz na koniec. Dokładnie, zwykle, tak? Dobrze. Tak. Po wyczyszczeniu wszystkich przestrzeni, wszystkich zębów, na koniec pacjenta sadzam i pokazuję, w które miejsca musi częściej albo dłużej szczoteczką czyścić, co należy zmienić, na co należy zwrócić największą uwagę w tym, a nie w innym przypadku, więc tutaj pacjent miał problem głównie z długością szczotkowania i z nitkowaniem, tak? Czyli ta nitka była bardzo rzadko używana. Dobrze, czekaj, bo tu dużo tych zdjęć z tą płytką. Tak, dobrze. A to jest po wyczyszczeniu. I tu już widać. Pacjenta wypiaskowałaś. Okay. Jest piasek wypiaskowany, usunięty kamień, a jeszcze przed zabiegiem fluoryzacji. Czyli kolejność zabiegu jest taka, że najpierw pacjenta wybarwiasz, potem piaskujesz mu zęby, żeby usunąć osady, potem usuwasz kamień ultradźwiękami. Tak to technicznie wygląda? Wręcz odwrotnie. Najpierw wręcz kamień, odwrotnie. Później najpierw osad. Kamień, później osady. Natomiast traktuję każdego pacjenta indywidualnie, więc w zależności od tego, z czym mamy większe do czynienia u tego pacjenta, tak sobie do zabiegu podchodzimy. Trzecim etapem takiego pakietu higienizacyjnego jest fluoryzacja, czyli nakładanie na zębów większej dawki fluoru niż tą, którą mamy na co dzień w paście do zębów. Celem czyli zabezpieczasz pacjentowi zęby w pewien sposób, tak? Tak? Celem wzmocnienia szkliwa naszych zębów. Preparatów również jest bardzo wiele na rynku. Najbardziej popularnym chyba wśród higienistek jest pianka
do fluoryzacji, pianka o różnych smakach. Oczywiście pianki nie jemy, to tylko w smaku truskawkowym. Natomiast taką piankę aplikujemy na takich, najczęściej na takich steropianowych, mięciutkich łyżeczkach do jamy ustnej i robimy okład około minuty do trzech, w zależności od tego, jaka to pianka jest. I wtedy po zakończonym takim okładzie z fluoru wypluwamy tylko i wyłącznie nadmiary takiej pianki i nie płuczamy buzi wodą. Są jeszcze różnego rodzaju lakiery z fluorem w postaci lakieru z pędzelkiem. Tutaj każdy ząbek wymaga po prostu indywidualnego nałożenia takiego fluoru, bądź tubki z różnymi innymi stężeniami fluoru dla dzieci, dla dorosłych, z chlorheksydyną lub bezdrodkowe, mające dodatkowe składniki działające na nasze ząbki w zależności od problemu, ale to już, tak jak powiedziałam, indywidualnie dobieramy do każdego pacjenta. A i tutaj każdy ząbek również wymaga osobnej aplikacji. Niestety taki zabieg wtedy trwa troszkę dłużej niż taki na okładzie z łyżki z fluorem, natomiast no, nie można tego tak rozdzielać, w zależności od tego, jak pacjent, jak zapotrzebowanie pacjenta, taką fluoryzację stosujemy. I pamiętajmy o tym, że po zabiegu higienizacji należy przynajmniej godzinę wstrzymać się od jedzenia i od picia, a kilka godzin po prostu stosować też taką uproszczoną białą dietę, czyli starać się też nic barwiącego mocno nie jeść i nie szczotkować zębów tego samego dnia wieczorem. Dobrze, Elu, to kilka pytań z mojej strony. To, że nie boli, to już powiedziałaś. Tak, to wiemy. Powiedz teraz nam proszę, ile taka higienizacja trwa? Ile to czasu pacjent musi sobie zarezerwować, poświęcić, żeby cały taki zabieg wykonać? I to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ są pacjenci z bardzo dużymi złogami kamienia i osadu, z dużymi stanami zapalnymi, z dużym krwawieniem. Na takich pacjentów potrzebne jest około czasami 2 do 3 godzin. Natomiast w takim wypadku zazwyczaj dzielimy sobie taką higienizację, taki pakiet na 2 wizyty, żeby też pacjent nie czuł się zmęczony. Standardowo pacjent przychodzący do nas pierwszy raz musi sobie zarezerwować około 1,5 godziny czasu. Nie jest to całkowicie czas spędzony przez pacjenta na fotelu, a w dużej mierze też czas poświęcony właśnie rozmowie, czas poświęcony na instruktaż, ponieważ każda profesjonalna higienizacja powinna zakończyć się indywidualnym instruktażem dla każdego pacjenta, żeby pokazać mu błędy, jakie popełnia, żeby pokazać mu prawidłową technikę dla niego do szczotkowania i prawidłowe preparaty. No właśnie, ja tutaj dodam od siebie, że w mojej ocenie chyba najważniejszym elementem tej higienizacji całego tego pakietu będzie ten instruktaż. Ponieważ to, co Ela czy jakakolwiek tam inna higienistka zrobi w gabinecie, to Państwo ten efekt sobie utrzymacie do kilkunastu godzin tak naprawdę, albo do momentu, dopóki czegoś nie zjecie. Natomiast cała idea polega na tym, żebyście nauczyli się właściwie dbać o zęby, właściwie oczyszczać wszystkie te powierzchnie, na których ten kamień się tworzy i dzięki temu doprowadzać do sytuacji, że nie będziecie mieli w jamie ustnej stanów zapalnych, krwawienia dziąseł. Tutaj też nadmienię, że jak krwawią Wam dziąsła, to niestety żadna pasta, którą reklamują w telewizji, Wam nie pomoże. Ona tylko zamaskuje objawy, ale to taka mała dygresja. Więc najważniejszym elementem higienizacji jest ten instruktaż. I jeśli higienistka, gdzieś tam, do której się zgłaszacie, traktuje zabieg stricte mechanicznie, tak, że tylko Wam wyczyści te zęby, to pociągnijcie ją za język, wypytajcie, jakich produktów powinniście sobie używać, co jest dla Was najlepsze do higieny jamy ustnej, bo tylko dzięki temu, jeśli się przyłożycie, to później ten efekt w domu utrzymacie. My zawsze mówimy w ten sposób, że tak naprawdę my to jesteśmy 30% sukcesu, pacjent to jest 70% sukcesu, bo Wy musicie sobie o ten efekt w domu sami zadbać, tak? Dokładnie. To jest bardzo istotna sprawa. No i co?
Czy coś jeszcze chcielibyśmy pacjentom przekazać? Panie, pamiętajmy o tym, żeby do gabinetu zgłaszać się raz w roku, nawet jeżeli nic się nie Ach, dzieje. wiem, co chciałem powiedzieć. Za chwileczkę i pamiętajcie o tym, że podczas takich zabiegów higienistka zawsze może przy okazji staramy się wykonywać przegląd, tak? Czyli jeżeli zauważymy coś niepokojącego na zębach, na pewno odeślemy Was do lekarza dentysty. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby te wizyty kontrolne wykonywać raz w roku z wizytą higienizacyjną. Jest to bardzo istotne, bardzo szybko można wykryć mniejsze rzeczy, a jak będziecie lepiej o to dbać, lepiej czyścić, nie będzie próchnicy, i będzie potrzebne leczenie. Już Zgadza zapomniałem, co się? chciałem powiedzieć. Aha, okej. Nie, żartuję. Bo ty tam wspomniałaś, że taki zabieg wykonujemy raz w roku. I teraz standardowo. Ja też nie chcę, żeby tu pacjenci nas źle zrozumieli. A to nie jest zero-jedynkowe. I tak. Zawsze dobiera się to indywidualnie do przypadku. Raz w roku to mówimy o pacjentach, którzy mają niską frekwencję próchnicy, niską podatność na rozwój próchnicy i optymalną, optymalną przynajmniej. przynajmniej higienę, czyli naprawdę umieją sobie zadbać. Czyli oni już do nas przyszli, tak naprawdę umiejąc właściwie czyścić zęby. Jeśli natomiast znajdujesz się w grupie pacjentów, którzy mają problem z doczyszczeniem zębów ze względu na jakieś trudności manualne, trudny dostęp i tak dalej. Jeśli znajdujesz się w grupie pacjentów, którzy mają, nie wiem, albo mieli często próchnicę, mają dużo wypełnień bądź jakieś prace protetyczne w jamie lub jesteś ustnej. Pacjentem ortodontycznym, to Tak, niestety to też bardzo. niestety, ale tutaj ta częstotliwość i konieczności wykonywania zabiegów profilaktycznych wzrasta. Może to być nawet raz na pół roku, bądź w szczególnych przypadkach nawet raz na 3 miesiące. Mówimy tutaj oczywiście o profilaktyce, bo takie zabiegi też higienizacyjne czasami stosujemy w leczeniu chorób przyzębia. I tutaj ta częstotliwość może być jeszcze większa. Także, żeby to nie zostało źle zrozumiane, to nie jest tak, że to jest raz do roku i koniec, kropka. Raz do roku jest u pacjentów, którzy naprawdę wiedzą, dobrze co robią, dbają o myślę, to. higienę i wiedzą, co mają w domu robić. Dobrze. Wszystko, nie wszystko. Przedłużamy w takim razie. No ja lubię przedłużać. Nie no, żartuję. Dobra, to co, miłego dnia życzymy i do do zobaczenia zobaczenia następnym razem.